Nocny pożar w fabryce broni przy ulicy Grobickiego. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 2:30. Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zadymienie na hali produkcyjnej. Pracownicy, którzy przebywali na terenie zakładu, ewakuowali się z budynku przed przybyciem straży pożarnej. Pożar wybuchł na hali w pomieszczeniu, gdzie odbywa się proces galwanizacji. Działania strażaków polegały na podaniu prądów gaśniczych na palące się elementy, takie jak wanny z tworzyw sztucznych czy układ wentylacyjny pomieszczenia. W dalszej części działania polegały na sprawdzeniu pogorzeliska kamerą termowizyjną, a także częściowych pracach rozbiórkowych spalonego systemu wentylacyjnego. Na szczęście w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał. Spaleniu uległo pomieszczenie galwanizerii wraz z wyposażeniem, czyli linią technologiczną. Przypuszczalną, i tu podkreślam, przypuszczalną, prawdopodobną przyczyną pożaru było awaria tej linii technologicznej. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej, w tym 23 ratowników. Akcja trwała do godziny 6:00. Straty oszacowano na około 3 miliony złotych. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał.